Wznawiamy. Druga część wspólnego posiedzenia komisji dnia 23 listopada 2015 roku. Kochani członkowie naszej komisji, dostaliśmy wcześniej materiały od każdej z pani dyrektor, sprawozdania, jakie potrzeby. Proszę bardzo, najpierw może udzielić głos członkom komisji, jakie są pytania do pani dyrektor przedszkola. Czy są jakieś, proszę bardzo, każdy się zapoznał, mamy szczegółowo także przedszkole. Proszę bardzo, są jakieś pytania, czy nie ma? Nie ma? Są, tylko. No ja też mam, tylko ja czekam na pensję, bo nie wypada w tym samym. Naturalnie czekam. No proszę bardzo. Nie wiem, żebyśmy z plecami nie przyjęli. No, się zwolniło. No. Chyba pani tu przy panu Filarskim by było łatwiej. Myślę, że tutaj też nie będzie. Proszę, kolega na tym czeka. Proszę bardzo, pan Filarski, tak? To proszę. Proszę. Dobrze. Znaczy ja panu bardzo przede wszystkim panią dyrektor dziękuję za przybycie i za wyczerpującą informację. Podjęli pisemnie, tak jak myśmy zresztą przed momentem rozmawiali z uwagi na dynamiczną sytuację polityczną. Bardzo delikatnie część z tych danych wszyscy zapewne pewnie zmienić, pewnie aktualne. Natomiast chciałbym, żeby pani dyrektor się ewentualnie wypowiedziały co do potencjalnych zagrożeń związanych z zapewnieniem przez wójta gminy Tomówka pełnej opieki przedszkolnej. Przez wójta gminy. No dobrze, wiesz, proszę mnie nie łapać za słowa. Semantyka sama sobie jest. Generalnie przez gminę, choć to do wójta, czyli do rodzice, jeżeli nie znajdą miejsca dla swojej godziny na tym gminie. To będzie takie pierwsze pytanie otwierające niejako. A później, ponieważ wcześniej na poprzedniej komisji, to chyba nie było, pojawiła się już kwestia zorganizowania dodatkowych miejsc na miejscu przedszkolnym. I zapewne już wtedy też się pojawił pewien dysonans, jeśli chodzi o pomysły na to rozwiązanie. Więc bardzo będę chciał też od pani uzyskać takie informacje, ale pewnie może w tej drugiej części, kiedy już inni zadają też pytania. Jak takie swoistą taką analizę funkcjonowania zarówno placówek, bo mam już rozwój publicznych, jak i pozostałych placówek niepublicznych. Tylko że to tak mówię, to może w kolejnej odsłonie. Ja tylko chciałam sprostować, proszę Państwa, my nie możemy już na dzień dzisiejszy mówić o publicznej i niepublicznej oświacie. Mamy tylko jedną niepubliczną. Jedną, tak. To już są w tej chwili. Ale prowadzone przez podmioty niepubliczne. Ale wykonują zadania na rzecz gminy i to są dla nas publiczne podmioty. Publiczne. Na równi traktowany. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za sprostowanie. To jest faktu, że mamy dwa przedszkola publiczne, prawda? I mamy dwa przedszkola systemowe, działające jako podmioty niepubliczne. No, na litość mocno. Mamy systemowe. Ale systemowe, zgadzam się. To jest i jedno przedszkole poza systemowym. Nie można zdefiniować. Mamy starsze tygodnie. Tak, tyle. Także ja bym dziękuję. Na razie się prosił do tej pierwszej części odnieść. Kto jeszcze z Państwa ma jakieś pytania do pani dyrektor? Ja sobie pozwolę takie krótkie, co sobie wynotowałem, jak czytałem. Tutaj mamy w realizacji zadań, jakie problemy się ujawniły, na przykład pani dyrektor Bujakowi. Ja bym zapytać, żeby to tak, no, może nie rozumiem. Niezadowolenie personelu z faktu, iż ma zmiany dotyczą korzyści tylko dla rodziców, ta zmiana, co mamy. Tak, tak, no niestety pojawiła się taka sytuacja, no bo nie do, tak jak Państwo teraz nie do końca potrafili zrozumieć, na czym polega ta różnica między przedszkolem publicznym i niepublicznym, to ta nazwa systemowe to też jest taka potoczna nazwa. Tak naprawdę nie ma takiej, prawda, nazwy, określenia, które funkcjonowałoby te nasze przedszkola, to jest, działamy na zasadzie jakiejś tam uchwały i ustawy, ale nie ma nazwy, która by nas definiowała. I trudno było, tak jak tutaj teraz jest trudno
tak jakby zobaczyć różnicę pomiędzy przedszkolem publicznym i tym systemowym dla może łatwości porozumiewania się dzisiaj, zostawmy tą nazwę tak, aby to tak funkcjonowało. Tak też no personel nie do końca rozumiał, na czym te zmiany będą polegały. Zasadnicze zmiany to są dotyczące rodziców i dzieci. Że my funkcjonujemy na zasadzie takiej jak przedszkole publiczne, czyli nie pobieramy od rodziców żadnej opłaty, czyli nie ma tego czesnego. Rodzice płacą tylko złotówkę, czy tam 50 groszy, w zależności... Tak, powyżej podstawy programowej, czyli tych 5 godzin. Oprócz tego doszedł nam ten język angielski, który został wprowadzony, teraz już jest bezpłatnie we wszystkich przedszkolach. Pracownikom doszło wiele obowiązków związanych z tak zwaną biurokracją po prostu. Muszą robić o wiele więcej rzeczy. W przedszkolach, tak jak u pani Ali to zostało, wiele rzeczy, które się robi w przedszkolach publicznych, nie trzeba tego robić. A u nas, przez to, że przystąpiłyśmy do konkursu i zostałyśmy tymi przedszkolami systemowymi, doszło nauczycielom więcej obowiązków. Tak samo jak i nam obu. No i panie nie rozumiały, no jak to? Przedszkole, skoro będzie przedszkole publiczne, rodzice nie będą płacić nic, tak jak w przedszkolu publicznym, no to hola, no to, to my też chcemy tak jak w przedszkolu publicznym. Chcemy kartę nauczyciela. Właśnie, to już miałem zapytać, że chyba o kartę, szczególnie o kartę nauczyciela. O to chodzi. Chcemy mieć wypłacane trzynastki, chcemy mieć urlop na poratowanie zdrowia, chcemy mieć zaplecze socjalne. No i trzeba było im wytłumaczyć, że to niestety, ale nie działa w ten sposób. Że my dalej jesteśmy przedszkolem niepublicznym, że organem prowadzącym jesteśmy my. Jedyne, co my zyskujemy, to to, że otrzymujemy od Urzędu Gminy dofinansowanie 100%, a nie 75%, jak to było wcześniej. Przy czym to, ta różnica tych 25%, to praktycznie no, wyszło tyle, co miałyśmy czesne. Więc to się wszystko zbilansowało. Więc nie ma środków, żeby zapewnić pracownikom takie warunki, jakie są w przedszkolu publicznym. Dlatego, że takie niezadowolenie na początku się pojawiło i trzeba było to wytłumaczyć, wyjaśnić te zmiany, no i nowe obowiązki też, jakie do nich zostały paniom przydzielone. Dziękuję. Da się domyślać jako nauczyciel, że chyba tam to szczególnie. Dokładnie. To nauczyciel. Tylko to. Ja przepraszam, bo nie jestem zorientowany. U waszych przedszkolach jest siatka godzin. 30 godzin tygodniowo. 30 godzin. A tak 25. Tak, karta nauczyciela. Tak. My mamy tak od początku, 2000 roku, kiedy stałyśmy się niepubliczną placówką, to mamy 30 godzin tych zajęć dydaktycznych po prostu z dziećmi, no a 40 godzin, prawda, obowiązuje. Obowiązuje. Tak, obowiązuje 40 godzin. 40 godzin, bo nauczyciel ma 10 jeszcze na przygotowanie się do... wszelkiego rodzaju imprezy, zebrania. Dodatkowo ale 30 godzin to są zajęcia dydaktyczne z dziećmi. Tutaj nie ma jakiegoś zróżnicowania, że nauczyciel, który pracuje z 5-latkami, bo tak było u państwa, prawda? Publicznie, że ktoś 6-latki miał 22 godziny, już tego nie ma. Wszyscy nauczyciele mają 30 godzin. Dziękuję bardzo. Teraz chciałem zapytać panią dyrektor z Kopierni. Czytając i teraz zadania do realizacji. Remont dachu w zakresie sprawnego odprowadzenia wody deszczowej do odpływów kanalizacyjnych. No proszę państwa, ja to moje osobiste odczucie, możecie się państwo ze mną nie zgodzić, ale budynek nowo oddany. To ja się może do tego odniosę. Bo nie było kanalizacji. Nie o to chodzi. W trakcie po prostu eksploatacji wyszedł problem, bo rzeczywiście te połacie są dosyć spore, a to akurat tak niefortunnie się złożyło, że to te połacie się spotykają nad wejściem i ta ilość wody jest zbyt duża, żeby ją przyjąć do tych rynien, które tam po prostu, no to jest akurat błąd. I my to już teraz w tym momencie kosztorysujemy, zostanie to przerobione, także to tyle w tym temacie. To chodzi o wodę deszczową. Ja zacząłem się obawiać, żeby nie było takiego niewypału jak kilkanaście lat temu. Nie, to... Tam jeszcze dochodziła kwestia. Dochodziła kwestia igliwia z drzew, tak jak mamy podobnie temat w Czańcu z Domem Kultury, że po prostu mnóstwo tych igieł z dachówkami po prostu po dachu jak woda zapada, zapycha po prostu te rynny i to też był dodatkowy, że tak powiem. To jest to samo co w Czańcu było, ale to jest kwestia drobnej przeróbki i to będzie zrobione. Dziękuję. Chciałem zapytać, na przykład taki punkt tu jest też trzeci, czy nie były planowane w projekcie pomieszczenia magazynowe na poddaszu? Bo teraz trzeba to przerabiać.
To znaczy były projektowane, tylko że w późniejszym czasie. No chciano przedszkole oddać szybciutko do użytku, więc tam te prace jeszcze nie zostały tak dokończone. Ale już jest kwestia tego, że ja myślę, że w tym przyszłym miesiącu już te prace będą tam kontynuowane. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję. Czy jeszcze pan prezydent, proszę bardzo. Proszę Państwa, na doświadczenie krytyczne do sposobu realizacji przedszkola. Dziękując tutaj, czy nie dyskutujemy w ogóle na potrzebę budowy przedszkola. Natomiast moim skromnym zdaniem ten budynek to jest bubel architektoniczny. I ten, kto projektował ten budynek jako przedszkole, powinien zwrócić pieniądze do tego. To wiem, te połaty dachowe, pomyłka jest. Chyba nigdy nie był w przedszkolu. Natomiast no, dla mnie rzeczą jest bulwersującą, że przedszkole, które było budowane 5 lat, 5 lat budowane przedszkole, okazuje się, że prace piekarskie trzeba wykonywać i instalacje leczą. Nie ma windy, trzeba nosić jedzenie i tak dalej. Szereg rozwiązań, które zostały zastosowane w tym szkole, powinien ktoś wziąć i pochylić się nad tym wszystkim i opisać to wszystko, jak to powinno być zrobione, po to, żeby inni potomni nie popełnili tego właśnie błędu. Niestety szereg tych błędów nie da się naprawić. To jest kropka. Natomiast było takie pytanie do wszystkich pań. Przepisy sanitarne dotyczące funkcjonowania piaskowni zakładają obowiązek corocznej wymiany piasku. Piasku, który powinien mieć stosowny adres. Czy była zrobiona taka wymiana? Tak. Przy każdej wizycie sanepidu związanego z higieną zawsze jest to. Nie musimy się przekonywać o możliwości przenoszenia różnego rodzaju schorzeń zwierzęta. Piasek jest przykryty. Powinien piasek. Niedobrze się składa, że w Kobiernicach piaskownica jako taka to jest przykryta. Natomiast cały ten pozostała część pracy za was. No, która jest integralną częścią placu zabaw. I dość trudno jest ją oddzielić do piaskownicy, jest wysypana piaskiem i no, chyba ten piasek nie został wymieniony i będą możemy wziąć i prowadzić dyskusję, czy to jest piaskownica, czy to nie jest piaskownica. Więc to nie będzie wymieniony, czy nie powinien być wymieniony. Natomiast mam pytanie jeszcze poza odpłatnością przedszkola, jakie rodzice ponoszą. Są różnego rodzaju jeszcze opłaty, które rodzice wnoszą na różnego rodzaju zajęcia prowadzone z dziećmi, na wyjazdy, komitet rodzicielski i tak dalej. Jak to się kształtuje? Ile taka stawka, ile to mniej więcej się tak miesięcznie czy rocznie zbiera w poszczególnych placówkach? Natomiast no, obawiam się, że problematyka funkcjonowania przedszkoli, to może w przyszłym roku już chyba wrócimy do tego tematu, bo jeżeli rzeczywiście zostanie przywrócony wiek szkolny na poziomie 7 lat, to coś by się chyba zmieni. Nie wiem, jak to będzie funkcjonowało, jak będzie innych dzieci w przedszkolu, czy pomieścimy się, czy nie, ile tego nam brakuje na dzień dzisiejszy, jak to powinno być przez czas funkcjonowało. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? Ja mogę jeszcze odnieść się do tego magazynu, tak. Ponieważ jest tu takie pewne niedomówienie, jeżeli chodzi o te pomieszczenia magazynowe, ponieważ na etapie budowy tego obiektu przedszkola okazało się, że
Przy każdej sali dydaktycznej istnieje możliwość na poddaszu wydzielenia pomieszczeń magazynowych, które byłyby wykorzystane tylko dla pomieszczeń, indywidualnie dla każdego pomieszczenia dydaktycznego. Projektant tego budynku, strażacy i my sami, również pani dyrektor, zaproponowaliśmy takie przeorganizowanie i ewentualnie przeprojektowanie, bo tak to przy odbiorze było, że założone zostały z każdego pomieszczenia, z każdej sali dydaktycznej drzwi oddzielenia przeciwpożarowego na tą część strychu, która miała być niewykorzystana. I w tej chwili, ponieważ nie było to w kosztorysie całego obiektu, zdecydowaliśmy, że ta firma założy drzwi przeciwpożarowe, a nasi pracownicy w okresie jesienno-zimowym te pomieszczenia wykończą, przygotują, aby każda salka, każda panie, które są po dwie w każdym, miały gdzie te zabawki dla dzieci, różne takie rzeczy związane ze scenografią, mogły sobie tam w tych pomieszczeniach, nie przenosząc wszystkiego do innych pomieszczeń magazynowych, wykorzystać. Stąd się wzięło to, że na chwilę obecną nasi pracownicy będą, instalacja techniczna jest założona, tylko trzeba to dokończyć, żeby te pomieszczenia wyglądały tak, jak powinny być wytynkowane, ocieplone, żeby mogły spełniać funkcje pomieszczeń magazynowych zgodnie z wszelkimi przepisami. Czyli to nie jest bubel jakiś tam konstrukcyjny, tylko po prostu była taka możliwość i skorzystaliśmy z takiej możliwości. Dziękuję bardzo. Ja są... Proszę bardzo. Pomieszczenia są nieodzowne tam, szczerze mówiąc, bo naprawdę przedszkole gromadzi bardzo dużo różnej dekoracji, różnych pomocy, zabawek, więc mamy stroi właśnie dla dzieci, więc mamy, wykorzystaliśmy właśnie, tak jak pan sekretarz powiedział, te pomieszczenia, aby to wszystko tam po prostu gdzieś zgromadzić. I dlatego no, tak jak powiedziałam, będzie to wszystko po prostu w najbliższym czasie już zrobione i będzie tak, jak powinno być. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Majnacka. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pani dyrektor przedszkola Hańca, tutaj zauważyłam, mówiący o tym, że istnieje potrzeba zatrudnienia w większym wymiarze logopedii psychologa, prawda? Myślę, że to też jest związane z tym wcześniejszym pójściem dzieci do szkół, tam wiek objęcia dzieci tym opieką jest wcześniejszy, prawda? Ponieważ w jakim wymiarze to zatrudnienie zaspokoiłoby potrzeby? No ja myślę, że na każdej takiej dużej placówce, jak my jesteśmy, to powinien być logopeda, pewnie na pewno nie tak. No o psychologii tutaj nie mówię, ale problemy logopedyczne dzieci są olbrzymie i z tym się borykają i szkoły, i my. One wzrastają. Natomiast jeśli nie będziemy temu zapobiegać już od 3 lat, bo 3-latek może jeszcze mówić niepoprawnie, ale ta niepoprawność dotyczy jego rozwoju. Natomiast jeśli wada już się kształtuje u dziecka w wieku 3 lat, to jej trzeba temu zapobiegać. Żeby nie było takiej sytuacji, że później dzieci właśnie idąc do 1. klasy napotykają olbrzymie problemy z nauką, z czytaniem, prawda, bo to nie potrafią poprawnie mówić. No, narażają się również na wykluczenie rówieśnicze, tak, ponieważ problemy te oczywiście dotyczą. Przez dzieci natychmiast jest wykrywane i dziecko po prostu ma trudności w szkole. My w tej chwili prowadzimy tą terapię logopedyczną, tak jak powiedziałam, skupiając się na grupach 5-6-latków, mamy 12 dzieci odroczonych, z którymi trzeba wskazań poradni prowadzić tą terapię logopedyczną. Natomiast jak chodzi o pozostałe dzieci, staramy się 5-latków objąć wszystkich, natomiast no, na swoją kolejkę czekają miejsce dzieci. W tej chwili mamy 8 godzin, więc to jest mały. Ale i tak bardzo serdecznie bym chciała podziękować tutaj za nawet tą liczbę godzin, bo są naprawdę gdzie indziej placówki, w których nie mamy tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. A z drugiej strony wiemy, że dostępność naszych mieszkańców do poradni jest bardzo, bardzo ograniczona. No, mamy poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Bielsku numer 3, gdzie też rodzice mają takie przykre doświadczenia z tą poradnią i są odsyłani po 5 razy. I po prostu wtedy, kiedy mieliśmy tą poradnię w Kętach, to inaczej funkcjonowało. Teraz jest to bardzo, bardzo źle, więc tutaj chcę powiedzieć, że rodzice doceniają też to, że mają nawet to 8 godzin. Staramy się to tak rozplanować, żeby
każdy rodzic również miał dostęp do pani logopedy w charakterze konsultacji, jakiegoś instruktażu. Część dzieci korzysta w ten sposób, że raz w miesiącu idą z rodzicem i dostają po prostu ćwiczenia. Natomiast te dzieci, które mają wady głębsze, no to muszą, podobnie mają takie zajęcia 10-minutowe. Także tak to wygląda w naszym przedszkolu. Natomiast nie ukrywam, że byłoby super, gdyby tych godzin było więcej. Jak chodzi o pomoc psychologa również. Nawet nie mieliśmy takiej świadomości, jak ogromna jest potrzeba tej pomocy psychologicznej dla rodziców w przedszkolu. Naprawdę zgłaszają się rodzice, mamy coraz więcej problemów rodzinnych, problemów rozbitych rodzin, przemocy w rodzinie i naprawdę rodzice korzystają, rodzice przychodzą i staram się jakby pomagać zarówno dziecku, jak i rodzicom w pokonaniu tych różnych trudności. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś z Państwa jeszcze? Pan radny Piratki, proszę. Takie ostatnie pytanie. Zainteresowane pytaniami. Ja chciałem, wracając do mojej pierwszej części wypowiedzi, czy pierwszej wypowiedzi może w ten sposób. I bardzo proszę Panią Dyrektor, żeby mnie nie łapać za słowa, ale powiedzmy, że są systemowe, publiczne, nie publiczne, na potrzeby dyskusji, żeby było łatwiej, prawda? Opanować temat niejako. To oczywiście moje pytania będą dotyczyć tylko tych systemowych i tych się trzymajmy. Wszystkie te systemowe przedszkola działają w budynkach będących majątkiem gminy, czyli w budynkach komunalnych, prawda? I teraz mam pytanie może do pani dyrektor z Bujakowa i z Chorąbki, gdzie są systemowe, niepubliczne. Ponieważ zgodnie z nowymi obowiązującymi przepisami i w chwilę wejścia pani w ten system, rodzice nie płacą za określoną liczbę godzin, płacą złotówkę lub 50 w zależności od pewnie naszą uchwałą za te dzieci, które przebywają dłużej niż ten założony czas, prawda? I od rodziców nie są przyjmowane żadne dodatkowe opłaty. Ja pamiętam z czasów, kiedy moi synowie nie mieli tego szczęścia i chodzili do przedszkola na nieco innych zasadach finansowania, że było cały szereg, przynajmniej w przedszkolu Bujakowie, ale w Chorąbce z tego co pamiętam też, było cały szereg zajęć dodatkowych, zajęć, które dodatkowo rozwijały nasze dzieci. Były organizowane wycieczki, były organizowane warsztaty w przedszkolu i wyjazdowe. Były teatrzyki, już nie wspomnę o takim standardzie jak Mikołaj, prawda, który był regularnie również organizowany. No i do czego zmierzam? Czy w tej chwili, w tej nowej formule finansowania, czy dzieci na tym straciły, czy ten poziom tych zajęć dodatkowego kształcenia tych naszych dzieci został zachowany? Jak to pani wygląda? Nie. Może ja powiem tak, żeby doprecyzować. Rodzice nie płacą rzeczywiście, płacą za to złotówkę. Oprócz tego mamy komitet rodzicielski, u ciebie chyba też jest komitet rodzicielski. Komitet rodzicielski jest przeznaczony tylko i wyłącznie na upominki na z okazji Świętego Mikołaja, no i na zakończenie roku. Czyli składka na komitet rodzicielski idzie tylko na te dwie rzeczy. Jeszcze jest opłata ubezpieczenia. No, to płacą rodzice. Oprócz tego rzeczywiście nie płacą nic. Zostały utrzymane wszystkie zajęcia dodatkowe, które w przedszkolu były, jak funkcjonowałyśmy jako 100% przedszkole niepubliczne. Ja akurat musiałam zrezygnować tylko z jednych zajęć na koszt języka angielskiego, ponieważ język angielski został teraz już w ramach podstawy programowej, no to żeby móc to zbilansować, bo wcześniej płacili za to rodzice, no to tam jedne zajęcia tylko mi odpadły, to były akurat zajęcia z capoeiry. A tak, no to dzieciaki mają wszystkie zajęcia dodatkowe, które miałam wcześniej, czyli rytmika, taniec, nie wiem, kuchcikowo, dozoterapia, kółko zabaw logicznych, dodatkowe zajęcia plastyczne, wszelkiego rodzaju wyjścia, wyjazdy do kina, do teatru, do figloparku, nie wiem, o tych warsztatach, o których Pan wspominał, też mamy, no to rodzice nie płacą za nic. To jest wszystko w ramach tej złotówki, że tak powiem. A jak to wygląda w placówkach publicznych, czy... No, niestety nie możemy, no nie możemy, zajęć dodatkowych prowadzić. Nie wystarcza nam na to, żeby płacić to za tą gotówkę, którą mamy. Więc jakby
tego cyklu płatności dokonują rodzice na radę rodziców i z tego oddaje wycieczki, teatrzyki, różne imprezy przedszkolne, to wszystko, co rodzice oferują. Musimy to zmieścić, prawda? No i my oczywiście działamy w ramach Rady Rodziców, pozyskując dodatkowe środki z imprez organizowanych, z kiermaszy, w których udział biorą nie rodzice i personel cały przedszkola, więc tych środków na przykład w ubiegłym roku każde 100 zł dziecko zużyło 150, prawda? Taką analizę robiłam dla potrzeb Komitetu Rodzicielskiego. Czyli to były pozyskane z zewnątrz środki, Tak. I dzieci w każdym miesiącu mają właśnie taką atrakcję albo nie, w zależności. W ramach tego są również paczki mikołajkowe, jest również na pożegnanie roku, jest walka na walkowe dziecka i tak dalej. I cały szereg teatrzyków, czyli przyjeżdżają aktorzy na placówkę. Są to teatrzyki albo Żywego Słowa, albo Poświęcenia. Tylko rozkładu, który Państwo musicie mieścić w tej środku. No musimy mieścić na uwadze właśnie ten. Plus ewentualnie jakiś sponsorzy wewnętrzni. Tak. W ramach budżetu swojego organizujemy zajęcia języka angielskiego dla wszystkich grup. Przedszkolaków, czyli nie tylko dla 5-latków. A, czyli poza tymi jeszcze Tak. Rozumiem, że nie ma dodatkowych opłat zbieranych przy okazji na przykład wyjazdu do teatru czy do kina jednorazowo, nie wiem, na tam 10 złotych, nie ma. Nie ma. I nigdy nie było takich dodatkowych. Czyli wpłaty na Komitet Rodzicielski są 100%, rozumiem? Nie są 100%, aczkolwiek, no tak jak mówię, te środki pozyskane z zewnątrz troszeczkę nas wspomagają, bo wiem, że nie ma takich użyć, żeby to wszystko razem. Ale rodzice, powiem, w większości są zdyscyplinowani. Przedstawiamy im, na co używamy i faktycznie jest tak, że to wszystkie wydatki dotyczą dziecka, prawda? To jest tak, że z tych, tak jak jest zresztą w regulaminie Rady Rodziców, są rzeczy, na które można te pieniążki zużyć. To wszystko jest oczywiście gromadzone na koncie, rodzice wpłacają na konto, rozliczone fakturami, także są możliwości gdzieś tam dodatkowych wydatków. Proszę, jeśli mogę kontynuować. Bo teraz następna kwestia wynika to właśnie z tego statutu właścicielskiego gminy. No bo rozumiem, że systemowe placówki publiczne, to jest rzeczą naturalną, nie płacą żadnej formy dzierżawy, prawda? Ani nie pobierają jakichś tam subwencji, które używają, bo to jest naturalne, są jednostkami organizacyjnymi gminy, tak? Publiczne systemowe, podkreślam cały czas ten poziom. Prawda? Natomiast w przypadku pań, które prowadzą systemowe, niepubliczne, obowiązuje czynsz, zresztą swego czasu pytałem pana Wójta, i oprócz tego pokrywają panie media, prawda? Tak. I teraz jakie to są kwoty? Orientacyjnie około miesięcznie, bo razem z platem, jak sądzę, zabaw. Tak, płacimy również dzierżawę za plat zabaw. To 6 czas? Tak mniej więcej, bo to tylko na potrzeby dyskusji. Ja wiem, jakieś 1300 z hakiem brutto. Pani, ale... 1400. Ja 2400 miesięcznie. Dobra. 1400. Proszę mi wierzyć, że nie pytam bez powodu, podsumuję później całość tych moich pytań. Teraz idąc dalej. Jeśli chodzi o pomoce dydaktyczne, zakupy sprzętu wyposażenia, to w placówkach publicznych systemowych, no Pani w zasadzie mogą tyle, ile dostaną od organu prowadzonego. I w ramach poszczególnych paragrafów. Musicie się też zmieścić, tak, prawda? Tak. A w przypadku placówek niepublicznych systemowych, Pani jak sądzę, we własnym okresie, czy jest to notowane w jakiś sposób? Nie, to w ramach tego to dostaje się. Idąc dalej, jeśli jeszcze przeskoczyłem jeden punkt, który sobie wypisałem jako pytanie. Kwestia remontów, napraw, utrzymania usług i tak dalej w placówkach publicznych, no, siłą rzeczy jest to przez organy prowadzone, tak? Czy to jest w ramach, jest też jakiś element budżetu? Tak, tak, tak. No a u Pani? We własnym zakresie. Tak się domyślałem. Dobrze. O pensjach to już, czy o warunkach zatrudnienia Pani Dyrektor Zbójakowa wspominała swego czasu, czyli w placówkach niepublicznych, systemowych nie ma kartki nauczyciela,
jest wyższy o 5 godzin pensum. No, co niestety nie przekłada się bynajmniej zapewne na wysokość zarobków. Ja nie chcę o nie pytać absolutnie, niech pozostanie między paniami jako podmiotami i pracownikami, ale z tego co słyszałem, to są niższe niż w placówkach publicznych, no bo tam obowiązuje pewien regulamin ustawowy, prawda? Po większości nauczyciela i jakiegoś elementu naszego budżetu. Tak samo jak pani dyrektor wspomniała, tylko tak pokrótce o 13, no ale nie ma urlopów zdrowotnych, nie ma regulaminowych jakichś premii, nie ma zabezpieczenia socjalnego, nie ma chociażby koleżeńskiej kasy, jeszcze się ukoleżyła, no bo nie ma. Siłą rzeczy. Dobrze. No więc teraz dążąc do podsumowania, proszę Państwa, bo się już przedłużyło. Nie pytałem bez powodu, ponieważ pojawiły się na poprzednich komisjach propozycje, sugestie, wręcz gotowe rozwiązania powoływania nowych placówek publicznych jako rezerwy dla potrzeb dzieci z kolejnych roczników, które będą musiały zostać objęte przygotowaniem przedszkolnym. Po raz kolejny, w trzeciej już z rzędu kadencji, chciałbym zaapelować do Państwa. Nigdy nie byłem przeciwnikiem placówek przedszkolnych. Zresztą Pani Dyrektor to doskonale wie. Zawsze, jak tylko mogłem, tak zawsze wspierałem te inicjatywy. Natomiast zawsze będę, proszę Państwa, przeciwnikiem wydatkowania pieniędzy z naszego wspólnego budżetu, który jest ograniczony, który już w przyszłym miesiącu będziecie Państwo starali się szarpać każdy swoją stronę. Wydatkowania ich tam, gdzie jest inna alternatywa. Tak jak alternatywa są systemowe przedszkola niepubliczne. Moje pytania miały na celu tylko i wyłącznie wykazanie Państwu, o ile ciągle i nadal pozostają to dla nas placówki tańsze utrzymane. Bo Pan, jeszcze do Pani Dyrektor Mysłaje pytanie tylko. Czy Pani Dyrektor, czy w czasach, kiedy Pani, po Pani prowadziła również placówkę niepubliczną, prawda, jeszcze nie systemową wówczas i tak dalej, przed ukończeniem przedszkola, budynku przedszkola publicznego, czy Pani Dyrektor się kiedykolwiek spotkała z takim zarzutem, że rodzice byli niezadowoleni z tego, że jest to placówka niepubliczna? Bo ja sobie nie przypominam, chyba że tak było, to bardzo bym prosił o odpowiedź. To znaczy, no nie, ja się osobiście nie spotkałam. Jako dyrektor, prawda? Ja należałoby się spodziewać, że jeżeli już byłyby pretensje, to do Pana. Ale tak? Tutaj mogę powiedzieć, że rodzice w tej chwili są bardzo zadowoleni, że mają takie opłaty za przedszkole, jakie w tej chwili mają. Tak, tylko że Pani Dyrektor, te same opłaty są w przedszkolach systemowych. Tak, w tej chwili mamy wszystkie te same opłaty. Więc do czego zmierzam? Ja sobie już nawet zapisałem, bo to kolejna manipulacja Pana Radnego Sobiaka. Rodzice są zadowoleni, że jest w przedszkole publiczne w Kobiernicach. Nie, rodzice są zadowoleni z tego, że ustawodawca zmienił sposób funkcjonowania przedszkoli, prawda? Finansowania i opłacania tych przedszkoli, bo tak samo są zadowoleni w Bujakowie i w Palące, bo też płacą dużo mniej niż płacili wcześniej, a jak wiadomo, proszę Państwa, pieniędzy się nie drukuje, tak? Jak ktoś płaci mniej, to ktoś inny, czy tak gmina i mieszkańcy, którzy włożą na podatki do tej gminy, muszą ponieść część tego ciężaru poza subwencją, która jest wypłacana z budżetu państwa. Więc takie opowiadanie jest wprowadzaniem ludzi w błąd. Ludzie się cieszą, ale cieszą się z tego, że jest to systemowe przedszkole, prawda? Bo z tego wynika fakt, że ponoszą takie, a nie inne opłaty, a nie akurat z tego, że jest to przedszkole publiczne. Więc drodzy Państwo, krótkie pytanie, które zadałem, już się sprowadza. Mamy 2000, około 2400, Pani mówiła, jedna dyrektor, druga Pani dyrektor, no liczmy, że 1300. To mamy już 3700 z tytułu samej dzierżawy. Oszczędności. Wydaliśmy miliony złotych z budżetu na budowę przedszkola w Kobiernicach. I na pewno ci z Państwa, którzy byli radnymi w poprzedniej kadencji, pamiętają, że byłem tego przeciwnikiem, ale funkcjonowało to jako przedszkole publiczne. I nigdy się z tym nie kryłem. Bo to przedszkole powoduje określone koszty za budżetem. Jeżeli Państwo macie w przyszłości zamiar zapewnić rezerwę dla miejsc w przedszkolach, w formie kolejnych przedszkoli czy kolejnych oddziałów publicznych, no to tylko bardzo proszę, żebyście w końcu wzięli właściwie kalkulator do ręki i policzyli, ile to będzie kosztowało budżet. Bo ja się cieszę, że dzieci mają bardzo dobrą opiekę, bo mają bardzo dobrą opiekę w naszych przedszkolach. Czy to jest przedszkole systemowe publiczne, czy to jest niepubliczne, czy to jest niepubliczne pozasystemowe. Tylko że, drodzy Państwo, nie hura optymizm, ale obiektywne kalkulowanie wydatków z budżetu, podkreślam, z budżetu.
bo tego budżetu nam nie przybędzie. Szkoda, że nie ma pani skarbnik, bo bym pewnie został przez nią poparty. W tym zakresie przynajmniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panią za świetną robotę. Pan Kocenba, proszę bardzo. Proszę Państwa, na pewno będę spojrzeć jeszcze troszeczkę inaczej. To jest kolejny przykład na to, że w tym momencie podjęto decyzję, że robimy prywatne przedszkola. Kierujemy się określonymi przesłankami. I na dzień dzisiejszy okazuje się, że ponad lepszą formą organizacyjną są systemowe publiczne, tak? Przedszkola. Systemowa publiczna. Systemowe nie publiczne, systemowe publiczne. No właśnie staram się pani radę wykazać, że systemowe nie publiczne są dla nas tańsze. Ja mówię o tym, że są tańsze, chociaż że niektórzy państwa na się uważają, że lepsze są systemowe publiczne. Publiczne. Proszę Państwa, nic tak nie różni ludzi jak pieniądze z jednej strony. A z drugiej strony pracę jaką wykonuje. I może należałoby się wziąć zastanowić nad tym, czy chcemy mieć system opieki przedszkolnej publiczny, systemowy publiczny, czy systemowy niepubliczny. Bo tak, w Kobiernicach już mamy przedszkole systemowe publiczne, na Górnym Czańcu mamy systemowe publiczne, zostały nam w Polonce, w Bujakowie systemowe niepubliczne. Jakie różnice są między tymi przedszkolami, to widać, ale spróbujmy spojrzeć na to wszystko z punktu widzenia pracowników tych placówek opiekuńczych. No, nie chcę używać tutaj trywialnych określeń, ale tym ludziom należy się jakieś elementarne traktowanie w zakresie równości jakiejś, że ten, kto wykonuje pracę, to powinien mieć tyle samo, co ten, który pracuje obok niego. Mało tego, okazuje się, że obsługa przedszkoli systemowej i publicznej pracuje więcej na tym, a być może dostaje mniej. I to tak naprawdę od nas zależy, w jaki sposób to będzie zorganizowane. I tu należy wziąć i przeprowadzić określoną dyskusję, czy decydujemy się na jednolity model organizacji opieki przedszkolnej w gminie Porąbka i zakładamy sobie, że w gminie Porąbka będą tylko przedszkola systemowe, publiczne. I damy sobie jakiś okres czasu na dochodzenie do tego wszystkiego. Tylko z punktu widzenia właśnie obsługi tych przedszkoli i tak dalej, na pewno ci ludzie będą zadowoleni, że tam są zadowoleni, że pracują w Kobiernicach na dzień dzisiejszy w przedszkolu systemowym publicznym. Tylko musimy wziąć i popatrzeć na koszty. Za co? Ile to będzie wszystko kosztowało? Z czego będziemy musieli zrezygnować po to, żeby ten system w taki sposób zorganizować? Takie mieszane systemy, one się nie sprawdzają. Ja myślę, że za przyszły rok przynieśli jakąś odpowiedź. Dziękuję. Przysłuchuję się Państwu z uwagą i chcę tylko jedną rzecz wyjaśnić. Gmina Porąbka poniekąd przymusiła, ja bym bardzo Pana prosiła, żeby Pan pamiętał o tym, że dziś, bo na wójcie gminy ciąży obowiązek zapewnienia złotówkowego, nieważne gdzie. Proszę Pana, a co by się stało, gdyby Panie powiedział, pokazały kuku wójtowi? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Na zasadzie nie przystępują do konkursu. I co mamy zrobić jako gmina? Co ma zrobić pan wójt? Szybko organizować systemowe, publiczne. Oczywiście, że tak. Wypowiadając jednocześnie panią pracę. Bo gdzie pan by znalazł w Bujakowie miejsce? Gdzie byśmy znaleźli w Porąbce? Ja dzięki rozmowy były, prosiłam panie znam, czuły problem, prawda? Ale de facto w innych gminach jest różnie. I co, my nie mamy alternatywy do systemu niepublicznego. Gdybyśmy mieli jeszcze 5 publicznych przedszkoli, to proszę bardzo, niech sobie panie pracują. Ile było rozmów z panią Alą, prosiłam na Boga, wejdź pani w system.
Bo jeżeli pani zrezygnujesz, to 30 dzieci z Bukowca zostanie gdzie? Na ulicy. Na ulicy. Ale ja mam sentyment do gminy, tak. Bo pracuję. Ja prosiłam lat. Panią, ale tu z panią prosiłam. Przystąpcie panie, bo my mamy nóż na gardle. Jako... A jeszcze pani dyrektor chciałam powiedzieć, że ja funkcjonuję i pracuję dzięki pomocy i wsparciu pana wójta Bułki i pana sekretarza, bo ja miałam niesamowite problemy z sanepidem. I właśnie ci ludzie, i tylko ci ludzie za mną się wstawiali w sanepidzie, ilekroć prosiłam i chodziłam, i dzięki temu mogłam otworzyć przedszkole niepubliczne i cofnąć decyzję sanepidu, bo miałam decyzję, że przedszkole będzie do zamknięcia. A w tej chwili mi to uznali jako przedszkole, że ma dzieci 33, więc my prowadzimy dobrą praktykę i działamy na zasadzie uznania. Nie spełniałam jednego punktu, jeżeli chodzi o wymogi sanepidu. Nie mam zmywalni, a nie można tam zrobić zmywalni w tym budynku. Ja już na ten temat się wypowiadałam na poprzedniej Radzie Gminy, która była tutaj, pan też pamięta, 2 lata temu, bo to był korespondencja, rozmowa z sanepidem, a nie do przezwyczajenia. I ja tutaj tylko dziękuję panu wójtowi i panu sekretarzowi, którzy w mojej sprawie jeździli, prosili i załatwili. I za to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pod ten temat, to co nas czeka w przyszłym roku, panie radny, to jest, to ja mówię tak, jako urzędnik doświadczony, to będzie horror. To będzie horror, jeżeli rzeczywiście w gestii rodzica zostanie wola posłania lub nieposłania. Dotyczy to pańskiego sołectwa, kobiernickiego sołectwa, odroczonych mamy dwoje, macie wyczytane. To co się może zdarzyć? Że klasa w Bujakowie będzie dwuosobowa. No więc właśnie. Panie dyrektor, no. Bardzo proszę, bo panie dyrektor od początku, ja nie wiem, czy zostałem źle zrozumiany, ale tak to odebrałem jako taki rodzaj ataku na mnie, no. Jeśli chodzi o wykonanie publiczne, czy dobrze, dobrze, tak? Wie pan, nie, bo mówi pan rzeczy, że no. Ja dzięki paniom ten system udało się uratować. No to funkcjonuje. Czy to funkcjonuje ale... i to mówienie, czy coś jest lepsze, czy nie, ja nie wiem. My dajemy 100% dotacji. Czy panie płacą, czyż? Rzeczywiście, ale powiedzmy mają oszczędności, bo nie wypłacają, tak jak tu pani mówiła, świadczeń socjalnych, nie wypłacają tych, więc mają jakby no z czegoś pokryć. My mamy, nie mają karty nauczyciela, one są z systemu bardzo zadowolone. Czy ja mówię coś nie tak? Nie, mówi pani, dobrze, Ja nie widziałem nic złego, broń Boże, ani wręcz przeciwnie. To zasługa pani dyrektor też, że te podmioty niepubliczne stanowią część systemu i że dzięki temu ten system w ogóle funkcjonuje w naszej gminie. Zgoda, zgoda. I nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ja mówiłem, że moja wypowiedź miała na miejscu uczulenie radnych na przyszłość, jak pojawi się kwestia tworzenia jakichś rezerw i pomysłów w rodzaju tworzenia tych rezerw w formie publicznej konstrukcji systemowej. Bo na celu miałem wykazanie tego, że dla budżetu bardziej korzystną formą jest placówka niepubliczna. To, co pani dyrektor powiedziała, ma absolutną rację. To się po niego odbywa kosztem pracowników, tak? Którzy mają prawo jak najbardziej czuć się w jakiś sposób pokrzywdzeni, czy czuć pewien rodzaj niesprawiedliwości, bo u pani dyrektor nauczyciele jeszcze kilka lat temu nie mieli karty nauczyciela, bo byli placówką niepubliczną, tak? Teraz ją mają, zyskali określone przywileje. Moja wypowiedź miała również na celu nawiązanie do pytania do pana wójta, które swego czasu zadałem. Na podstawie jakich przesłanek przyjęto taką, a nie inną stawkę dzierżawy dla podmiotów niepublicznych, stanowiących część systemu. Bo być może gdyby potraktować ich podobnie jak Polimer, na przykład, to miałyby panie więcej pieniążków, nie wiem, na premię dla swoich pracowników, tak? Na to, żeby chociaż trochę zasypać tą przepaść, tak? Bo inaczej się pracuje w momencie, kiedy człowiek czuje, że ta praca jest doceniana i co się da, co się zrobiło, pani dyrektor wspomniała, że trzeba było pracownikom tłumaczyć, bo rzeczywiście ustawodawca w bardzo dobrej pozycji postawił rodziców. No ja trochę żałuję,
się tak wcześnie postarałem, tak? No bo dzisiaj miałbym drzeć. Podobno, żona odmawia sobie pracy, ale wracam poważnie do tematu. Rodzicom jest dobrze. Bardzo dobrze. No, tylko dyrektorzy mają większy problem, prawda? No jest papier. Ja nie mam tych papierów. No właśnie, nie ma tych papierów. W przedszkolach publicznych przypuszczam jest nawet jeszcze więcej niż chyba nie publicznych systemów. No właśnie, o to chodzi. I część obowiązków nauczyciele poświęcają na papiery. Że będzie odbiurokratyzowana. Ale na to akurat nie mamy żadnego wpływu, prawda? Bo to jest nasz obowiązek. Nie wiem, na się da się nie dać. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma pytania do pani dyrektor? Nie ma, to może? Proszę, bo teraz, przepraszam, bo pytanie w pierwszej kolejności zadał wcześniej pan Filarski, czy pan już jest usatysfakcjonowany? Zaspokojony. Pan jeszcze zadał pytanie pan Kocęba, panią dyrektor, a później udzielę panią dyrektor. Dobrze, żeby to... Czy pan Kocęba oczekuje na odpowiedź co pierwsze? Nie, no, w sumie tylko częściowo uzyskałem odpowiedź, no. W jakim zakresie rodzice ponoszą koszty. Ja się wypowiem, o ile można, proszę, ile państwo pozwolą. Bo tutaj oprócz Komitetu Rodzicielskiego, który w naszym przedszkolu, to nie jest żadna tajemnica, rodzice sami sobie ustalili, to jest kwota 130 zł na cały rok. Jak było powiedziane, są tutaj wszelkiego rodzaju teatrzyki, które przyjeżdżają na placówkę, są wyjazdy dzieci poza teren przedszkola na wycieczki do Figloparku i na inne jakieś tam wycieczki krajoznawczo-turystyczne. Oprócz tego dzieci również mogą skorzystać w Bujakowie z przygody, gdzie też możemy tam skorzystać za niewielką, bo mamy upust na niewielką opłatę, możemy tam skorzystać. W każdym razie z innych zajęć, prawda? Oprócz tego dzieci mają wszelkiego rodzaju paczki na Mikołaja. Mają paczki na koniec roku, na Dzień Dziecka. Mają organizowane upominki z okazji różnych uroczystości, imprez środowiskowych, jak pluszowy, jak święto pluszowego misia, jak poranek wigilijny, jak poranek wielkanocny. To wszystko jest z Komitetu Rodzicielskiego. Oprócz tego, żeby te pieniążki były, bo to na pewno, drodzy państwo, nie wystarczy na to wszystko to, co się robi. Po prostu Komitet Rodzicielski przy współudziale Rady całego personelu, bo to nie tylko Rady Pedagogiczne, organizuje wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, takie jak kiermasze, jak zabawy dla rodziców, jasełka, bale karnawałowe, gdzie po prostu te wolne datki naprawdę zawsze nam się przysłużą. W naszym przedszkolu, oprócz tego Komitetu Rodzicielskiego, zorganizowaliśmy sobie przy zgodzie rodziców, bo to wszystko jest na pierwszym zebraniu na początku roku szkolnego uzgadniane, że rodzice zdecydowali, że dzieci będą mieć w przedszkolu urodziny. Na te urodziny, drodzy państwo, w ostatni piątek miesiąca przygotowujemy dla każdej grupy torty. Pan Brzuchański nam je piecze, przywozimy na placówkę i dzieci mają wspólne, grupowe urodziny. Rodzice na cały rok składają się na te torty 20 zł. Oprócz tej kwoty jest jeszcze składka na tak zwane pomoce, na materiały plastyczne. I to jest kwota 10 zł miesięcznie. Rodzice mogą sobie to rozratować jak po prostu chcą, to jest ich wola i to jest wszystko po prostu to, czego od rodziców, że tak powiem, prosi. Rodzice mają wybór. Chcą, to mogą po prostu dać te pieniążki. Nie chcą, nie muszą, bo tutaj jest po prostu dobrowolność. Ale rodzice, widząc to, co my robimy, naprawdę nie mają pod tym względem żadnych zastrzeżeń. W każdym bądź razie ja o czymś takim nie słyszałam. Dziękuję bardzo.
Bo pani wie, to mniej więcej miesięcznie ile ta składka wynosi? Jest składka miesięcznie. Miesięcznie, prawda? Bo mi chodzi o to, jak to ja bym chciała w tej chwili policzyć, jak to miesięcznie. Jeżeli pan na 130 zł... 20 zł. No 20 zł miesięcznie. Mniej więcej tyle to wygląda. Dziękuję bardzo. Teraz udzielam głosu panią dyrektor. Panią dyrektor, tak, jak jeśli mogę, to bardzo dziękuję. Przede wszystkim dziękuję pani dyrektor za współpracę, bo myślę, że ta współpraca jest pomyślna, obie jesteśmy tutaj z koleżanką zgodne. Ja mam, drodzy państwo, jedno takie ogromne życzenie do państwa. Bo my jako dyrektorzy przedszkoli, czy to są systemowe, niesystemowe, publiczne, niepubliczne, zwał jak zwał, jesteśmy dyrektorami przedszkola. Mamy takie same obowiązki i w taki sam sposób dbamy o dzieci. Tak samo zależy nam na tych dzieciach, na ich dobru, na ich wykształceniu, na ich edukacji, na ich bezpieczeństwie. Drodzy państwo, bardzo was proszę, wy swoimi rozmowami i swoimi planami i swoimi rozgrywkami powodujecie, że my nie możemy ze sobą współpracować. Nam bardzo zależy na tym, żebyśmy się mogły spotykać, rozmawiać, współpracować, radzić siebie nawzajem, bo każda placówka ma inne problemy i z każdym rokiem, z każdym miesiącem pojawiają się nowe problemy. Do kogo mamy się zwrócić? No do koleżanek po fachu, które wykonują tak samo tą robotę jak my. I naprawdę, no... Nie, ale my się spotykamy, my współpracujemy, ale to państwo nas dzielą, państwo nas porównują. Ja to mamy rozumieć, przepraszam, no, państwo, ja rozumiem. Państwo powodują taką sytuację między nami, że my między sobą musimy się tłumaczyć, które jest lepsze, które jest gorsze. My wykonujemy taką samą pracę. I macie tylko te same cele przecież. Każdy mamy te same panie. Cele, ale mamy... Proszę? Oczywiście, że tak. Tylko mamy inne środki, w inny sposób to musimy sobie myśleć i główkować, żeby to po prostu móc zrealizować. Więc to w państwa gestii jest, po państwa stronie stoi rozwiązanie problemu chyba tego, który nas czeka w tym momencie, tego najważniejszego, z którym się trzeba będzie zmierzyć od września. Chodzi tutaj o te sześciolatki, które w przedszkolu, jak u nas zostaną, to tak jak u mnie, ja będę miała tylko dwa wolne miejsca w przedszkolu. I w tym roku odrzuciłam aż 16 dzieci, a w przyszłym roku, jak przyjmę dwoje, to co się stanie? Tutaj się trzeba na tym skupić, jak rozwiązywać problemy, które będą stawały przed nami, a nie... A to jest zadanie gminy, no i no. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałam podkreślić, że naprawdę ja jestem po prostu szczęśliwa, że mamy to przedszkole w Kobiernicach. Naprawdę. I chodzi pana wnuk w tej chwili do przedszkola, czy on narzeka na to przedszkole, że jest źle, że jest po prostu... No bo pan powiedział, że to jest bubel. Bubel architektoniczny, proszę panią, i to nie jest pani, to nie jest pani wina. Pani nie ma w czym nic, żadnej winy, proszę panią. Zostały włożone ciężkie pieniądze na obiekt, który mógłby lepiej spełniać swoje określone wymogi. Pani tego nie rozumie, że ja chcę, żeby pani miała swoje biuro, że pani miała gdzie przyjąć rodziców. Ja chcę, żeby było przewidziane, proszę panią, winda przedszkolu. To tak trudno zrozumieć. Ale wie pan co, odnośnie tej windy, to myśmy już tą sprawę tutaj rozwiązali. Dzieci mają jadalnię. Od początku tak. Dzieci mają jadalnię zorganizowaną, co prawda na sali gimnastycznej, ale ona jest i panie już nie wychodzą w tej chwili na piętro, żeby po prostu nosić te posiłki. A po drugie, naprawdę to przedszkole jest tak przestronne, jest jasne. Drodzy państwo, o powierzchni 1105 metrów. To sobie państwo możecie wyobrazić, jest 5 oddziałów. Sale dzieci mają naprawdę bardzo ładne. Przy tym jest, przy każdej sali jest łazienka. Zabezpieczone jest bezpieczeństwo dzieci. Dziecko nie wychodzi nigdzie. Cały czas jest w tej samym pomieszczeniu, w którym powinno być, czyli w sali zabaw. Wychodzą dzieci tylko poza teren przedszkola, na plac zabaw, no i udajemy się gdzieś na jakieś tam wycieczki. A pod względem finansowym na przykład, to należy się też bardzo tutaj podziękować Urzędowi Gminy, pani skarbnik, państwu zespołu szkolno-przedszkolnego. Dotacja wpływa regularnie, proszę państwa, czego nie ma w innych gminach, bo ja się kontaktuję z innymi przedszkolami.
Dotacja wpływa regularnie. Jest regularnie podnoszona, jeżeli koszt przedszkola publicznego jest większy. My dostajemy wyliczenie do złotówki. Ja jako przedszkole najmniejsze, proszę Państwa, na terenie gminy, bo mam tylko 33 dzieci, miałam taką uwagę, jeżeli koleżanka ma 120 dzieci, druga koleżanka ma 150, jak ja to rozliczę, to, że ta dotacja spadnie, ja po prostu będę utracę płynność finansową. A było dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem, że mogłam działać i zobaczyć to rozliczenie z korzyścią dla przedszkola niepublicznego, że ta dotacja pozwala mi funkcjonować. Mogę zapłacić ZUS, mogę zapłacić pensję moim nauczycielkom i pracownikom, mogę zapłacić czynsz, zaprosić teatr do przedszkola, kupić środki czystości, obuwie robocze dla pracowników, dać im premię teraz, jak dostałam wyrównanie dotacji i za to też bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja to przedszkole. Pani dyrektor chce zabrać jeszcze głos, proszę bardzo. Ja bym kontrolował niepubliczną oświatę w tym roku? Tak, tak. Odbyło się to bez skutku. To było sporządzone. Zewnętrzna osoba kontrolowała, więc tak. No jakby mam uchwale dotacyjnej, zapis o kontroli właściwych. No nie odbywa się to co roku, odbywa się to tam raz na 3-4 lata. Finanse, dziękuję bardzo. Co z Pani jeszcze? Ja może proszę bardzo o głos, ponieważ no, jak Państwo wiedzą, jesteśmy największą placówką zajmującą dwa budynki. To jest budynek na Królewskiej 16 i na Karola Wojtyły. Ja tam wyliczam Państwu nasze potrzeby. No one są, zdaję sobie sprawę, tak, że są olbrzymie, ale to są dwa zupełnie budynki odległe od siebie, dwa budynki, które wymagają naprawdę pilnych remontów, nadzoru. Ja bym tu wnioskowała o to, żeby jednak radni pochylili się nad tym, żeby to przedszkole na Karola Wojtyły oddzielić od przedszkola publicznego. Proszę wybaczyć, ale naprawdę dyrektor, który jest dwa razy czy trzy razy w tygodniu na placówce, bo nie ma takiej możliwości. Obciążenie nas obowiązkami papierologii, o tym mówię. No nie ma możliwości na dwóch placówkach mieć dokumentów. Ponadto organizacyjnie jest to również dwie stołówki są, więc pani intendent jeździ trzy razy dziennie między tymi placówkami, bo niestety nie są dowożone towary tam, gdzie trzeba. Nasi dostawcy mylą się wciąż, to na Karola Wojtyły zostawią dla nas, tutaj zostawią. Więc myślę, że tutaj jak chodzi o finansowo, obciążenie nie będzie żadnego większego obciążenia, jak chodzi o tą placówkę, a będzie dyrektor na miejscu, zwłaszcza, że z tego, co rozmawiałam właśnie z władzami, z panem wicewójtem, z panem wójtem i z panem sekretarzem, tam szykuje się w budynku na Karola Wojtyły również duży remont, więc bycie na placówce dyrektora jest naprawdę bardzo ważną rzeczą. Również jak chodzi o opiekę nad dziećmi, rodzice wtedy mają kontakt z dyrektorem, jest on na bieżąco i po prostu jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo nawet przy takich pracach remontowych, które zdarzają się przy naszych placówkach. My musimy czuwać nad bezpieczeństwem, bo firmy, które się pojawiają, nie do końca mają świadomość tego, jak zabezpieczyć to bezpieczeństwo i dzieciom przychodzącym. Więc ja bym z takim wnioskiem wystąpiła. Absolutnie się nie uchylam od żadnej pracy, ale jest to ogromne, ogromne naprawdę tutaj utrudnienie dla nas. I na to miejsce, w którym powołuje się wicedyrektora, myślę, że dyrektor w takiej placówce również za te koszty mógłby spokojnie funkcjonować i byłyby to placówki, które by współpracowały między sobą, natomiast no, same te koszty dodatkowe są naprawdę bardzo duże. Bardzo tutaj Państwa proszę o rozpatrzenie takiej możliwości. Pani dyrektor tutaj rozmawiała ze mną, zrobiłyśmy to tak troszkę eksperymentem, powiedziała, no ale tak jak mówię, no ja po prostu czasem dzwonię, mamy jakąś kontrolę na Górnym Czańcu, ja muszę wszystkie dokumenty zabierać, stąd jechać tam, prawda?
a nie mogę tam zostawić, bo z kolei są też takie sytuacje, że nas tutaj kontrolują, więc bardzo Państwa proszę, żeby ewentualnie taką możliwość rozpatrzyć. Jak chodzi o zatrudnienie, niewiele się zmieni, natomiast... Dziękuję bardzo. Czy któryś z Pan jeszcze chciał zabrać głos? Pan zabrać. No może chciałem zapytać Pana Wójta, jak mówi się do tego ustosunkował, co mówi Pani Dyrektorów. Na razie się nie ustosunkuję, bo to trzeba przeliczyć, przemyśleć, to nie jest wszystko proste. No to się wiąże z kosztami. Musimy to przeanalizować, jak było, bo w tej chwili będziemy nad tym pracować, także trudno mi jest w tej chwili odpowiedzieć jednoznacznie, w którym kierunku. No tak, dzisiaj by był zastępca, nie ja tutaj dyrektora, pensja tak samo, nie? Koszt intendenta, który w tej chwili no, nie jest możliwe, żeby sobie poradzić na dwóch placówkach. Sama dokumentacja, przygotowanie zamówień publicznych, codzienne przygotowanie wszystkich dokumentów i to jeżdżenie 3 razy dziennie, bo to moja intendentka niestety pracuje każdy dzień prawie po 10 lat. Dziękuję bardzo. Czy któraś z Pani Dyrektor chciała zabrać jeszcze głos? Jeżeli można, ja jeszcze tylko jedno słowo dosłownie. Chciałem powiedzieć, tak jak Pani Dyrektor Przedszkola w Prudnicach mówiła również, ja odpowiem jeszcze na jeden temat, poruszę jeden temat bubla architektonicznego, bo proszę Państwa, to wynika stąd ta konstrukcja tego budynku, że wielkość działki pod to przedszkole nie pozwalała na wybudowanie przedszkola 5-oddziałowego na 125 dzieci na poziomie parteru. Po prostu brakłoby miejsca na plac zabaw, na parking, na całą architekturę taką, która związana jest z tymi wymaganiami budowlanymi. I projektant wyraźnie zaznaczał, że mówiąc z nami na temat konstrukcji tego architektury tego budynku, że musi 2 oddziały wynieść na górę i są one na górze wyniesione, dlatego te połacie dachowe tak długie są i stąd się wziął tutaj ten problem właśnie tego, jak tutaj pan wicewójt mówił, że w niektórych momentach przy dużych opadach deszczu ta woda po prostu na zejściach w połaci dachowych zaczyna po prostu być wyrzucana na zewnątrz. Ale jak mówię, architektura budynku była ograniczona w znacznej mierze wielkością działki. Tylko tyle. Bo gdyby była raz większą działką, to można było zrobić na etapie, na poziomie parteru wszystko zrobić, nie byłoby żadnego problemu, bo jeszcze lepiej, bo wyjścia ewakuacyjne, wejścia i tak samo dojścia wszystkie byłyby na poziomie parteru, nie było żadnego problemu. Problem windy nigdy nie istniał w tym przedszkolu, dlatego że mówiąc o tym, że jest sala gimnastyczna w tym przedszkolu, to jest to za dużo powiedziane, bo jest to świetlica, która ma służyć do zabaw dla dzieci. I tam w tym miejscu zawsze był projektowana właśnie ta jadalnia, z tym, że myśmy podłogi wymienili, zamiast płytek dano tam w to miejsce parkiet. I stało się to ładniejsze pomieszczenie, jest w tej chwili wydzielona jadalnia. Dzieci starsze, bo to są starsze dzieci, schodzą na dół, na posiłek, nic się nikomu nie dzieje. I ja nie wiem, ciągle spotykamy się z tym w trakcie wyborów, po wyborach, jaki to bubel żeśmy w Kobylicach wybudowali. Ja uważam, że jeżeli jest to bubel, to trzeba nie wysyłać dzieci do tego przedszkola, powiedzieć, jedźcie do kien, tam są bezpieczniejsze przedszkola, może gdzie indziej. Nie posyłać tam dzieci i koniec. Bo to jest taki troszeczkę taka, jak gdyby, chcę się denerwować, ale atak tylko w jednych ludzi bez końca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze Panie Dyrektor chciałby zabrać głos? A z Państwa ktoś jeszcze ma pytania do Pani Dyrektor? Ja serdecznie dziękuję. Jeżeli macie Państwo Panie zostać ochotę, mam jeszcze 2 punkty obrad, to proszę zostać, a jeżeli nie, to nie zacznę. To ja bym chciała powiedzieć, że chciałam serdecznie w imieniu nas wszystkich koleżanek serdecznie podziękować Państwu za współpracę, bo naprawdę układa, jak już było powiedziane, układa się ona bardzo dobrze, a z okazji zbliżających się świąt życzymy Państwu dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń i dużo błogosławieństwa Bożego. Dziękujemy serdecznie. Ja również serdecznie za przybycie. Dziękuję za przybycie, za przygotowanie tych sprawozdań. Mamy jasność, wszystko. Dziękuję. Proszę Państwa, 2 minuty tylko.